Specjalnym gościem konferencji Przestrzenie Przekładu 9. edycji jest pan dr Witold Skowroński, znany jako tłumacz prezydentów. Jego decyzje tłumaczeniowe, podejmowane najczęściej w ułamku sekundy, cytowane są w wielu pracach i podręcznikach, a studenci znają je na pamięć. Pan doktor tłumaczył takie osoby jak królowa Elżbieta, papież Jan Paweł II czy Benedykt XVI, prezydent Lech Wałęsa czy George Bush. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenia nas tutaj w Katowicach podczas konferencji. A ja bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie, za życzliwość i gościnność na Śląsku. Chciałbym to powiedzieć po śląsku, ale jeszcze się nie nauczyłem tego. W związku z tym, że tutaj możemy Pana gościć, mielibyśmy do Pana parę pytań. Jak rozpoczęła się Pana kariera i skąd wziął się pomysł, aby właśnie poświęcić się pracy jako tłumacz konferencyjny, tłumacz ustny? W mojej rodzinie nie było tradycji w zawodzie tłumacza konferencyjnego, ani właściwie w ogóle w tłumaczeniu. Pierwszą inspiracją był mój kontakt z pierwszym językiem obcym, którym była łacina, ponieważ byłem ministrantem, a w tamtych czasach w Kościele katolickim obowiązywała łacina, także pamiętam słowa kapłana, który rozpoczynał mszę świętą słowami Ed introibo ad altare Dei, przystępuję do ołtarza pańskiego i tak dalej, potem responsorium ministranta i tak dalej. To był pierwszy kontakt. No, starałem się nauczyć tej łaciny ze zrozumieniem, bo nie wyobrażałem sobie siebie odklepującego tekst w języku obcym, którego znaczenia nie znam. Drugi kontakt z językiem obcym to był z językiem niemieckim. Mój wuj doskonale znał język niemiecki. Nie był germanistą, był rzemieślnikiem. Niestety II wojna światowa uniemożliwiła mu studia i kształcenie dalsze po szkole podstawowej i średniej, ale znał świetnie język niemiecki do tego stopnia, że brał polską gazetę i czytał mi ją po niemiecku. Ja nie mogłem tego jako mały chłopak zrozumieć, jak to jest możliwe, że przecież widzę, że to jest polska gazeta, a on mówi po niemiecku, on czyta ją po niemiecku. To był konkretny typ tłumaczenia zresztą, jak się potem okazało, jak się dowiedziałem. I to mnie zainspirowało, żeby uczyć się języków. Miałem dwie miłości w swoim życiu, obie dźwiękowe, mianowicie pierwsza to była muzyka, zresztą kończyłem liceum pedagogiczne, w którym rozpoczynało się to wszystko od nauczania śpiewu z dyrygowaniem, solfeż, no i potem gra na instrumentach, a druga miłość to były języki, więc zacząłem się uczyć języka angielskiego i się w nim totalnie zakochałem. Jak to się stało ostatecznie, że doszedł Pan do tłumaczenia prezydentów, królowej czy papieży? No, od razu na początku powiem, że ani kuzyna, ani cioci, ani wujka nie mam w kancelarii prezydenta, ani nigdy nie miałem, bo to tak się często myśli, że taka rekomendacja to pomoże. W moim wypadku, ponieważ tłumaczyłem na międzynarodowych targach poznańskich i tam pewien minister był bardzo zadowolony z mojego tłumaczenia i powiedział mi, że no w Warszawie to takich tłumaczy nie mamy, ja pana zarekomenduję, jeżeli pan zechciałby może tłumaczyć prezydenta czy premierów naszych, to byłoby nam bardzo miło. No i tak się stało i wtedy rozpocząłem współpracę z kancelarią prezydenta. To wszystko brzmi naprawdę niesamowicie i trudno jest to sobie wszystko wyobrazić. A w tym momencie chciałabym spytać, które właśnie z tych tłumaczeń, które miał pan właśnie przyjemność przeprowadzać, było najtrudniejsze, czy któreś można uznać za najtrudniejsze? To jest bardzo dobre pytanie dziennikarskie. Dziennikarze często o to pytają. Było kilka najtrudniejszych, jeżeli mogę powiedzieć, tłumaczeń. Trudno w tej chwili je porównać czy ocenić, które było bardziej, a które mniej trudne, bo to zależy od szeregu czynników. Na przykład trudne były tłumaczenia na konferencjach medycznych. Medycyna jest specyficzną dziedziną, właściwie stanowiącą coś w rodzaju naczyń połączonych, dlatego że tam kilka dziedzin wchodzi w grę. Nie tylko anatomia, nie tylko fizyka i biologia, ale i chemia, farmakologia. Także jak lekarz holistycznie patrzy na pacjenta czy na medycynę, to dla niego jest to cały zespół elementów. Natomiast
ktoś, kto nie jest lekarzem, patrzy wybiórczo z punktu widzenia czy z perspektywy jednego z tych elementów. Więc to na pewno było trudne. Mam na swoim koncie wiele konferencji medycznych, na przykład neonatologicznych, również z dziedziny chirurgii urologicznej. Terminologia i przygotowanie się do takiej konferencji trwa znacznie dłużej niż sama konferencja. Ale można to zrobić, daje się to zrobić, tylko trzeba rzetelności, dobrego przygotowania, no i dobrej techniki tłumaczenia. A czy odczuwał pan tremę, tłumacząc chociażby królową brytyjską? Nie, może tu państwa zaskoczę. Nie odczuwałem takiej tremy, dlatego że byłem przygotowany. Po prostu przesłuchałem szereg wypowiedzi jej królewskiej mości, zanim to tłumaczenie nastąpiło. A poza tym królowa nie okazała się być osobą taką bardzo królewsko wyniośle mówiącą po angielsku. Bardzo miła, świetnie stosowała swoją RP, Received Pronunciation, i to było bardzo miłe. Stwarzała taką aurę ciepła w każdym dialogu, także bardzo dobrze mi się współpracowało z królową brytyjską i podobnie z księciem Filipem, bo to tłumaczyłem jedną i drugą osobę. Chociaż powiem, że skoro pani pyta o tremę, to może powiem w ten sposób, że książę Filip świętej pamięci wydawał się mówić bardziej po królewsku niż sama królowa. W takim razie może mógłby się pan podzielić jakimiś radami, jak zapanować nad tremą? Jest kilka różnych sposobów panowania nad tremą. Po pierwsze, warto sobie wewnętrznie uświadomić, że skoro ktoś został zaproszony do tej pracy, to to coś znaczy, że widocznie są określone oczekiwania od tej osoby. Po drugie, myślę, że ważne jest też i to, szczególnie dla osób wierzących, żeby zmówili krótką modlitwę. Ja to robiłem jako osoba wierząca i myślę, że to pomaga. Natomiast jeżeli ktoś jest osobą niewierzącą, to wszelkie techniki skupienia się, koncentracji tutaj pomogą również, żeby koncentrować się na tym danym wydarzeniu, ale przygotowanie się do takiej pracy jest również niezwykle istotne. Czyli dzisiaj mamy dużo dostępnych plików dźwiękowych w internecie. Warto przesłuchać, wysłuchać takie osoby, a tych informacji jest bardzo dużo dzisiaj. Tak, to prawda. No i właśnie, zajęcia z tłumaczenia ustnego zdecydowanie do najprostszych nie należą, wymagają wielu ćwiczeń. Moje kolejne pytanie brzmi zatem, w jaki sposób uczył się pan sztuki tłumaczenia ustnego? Kolejne bardzo ciekawe pytanie, dziękuję, gratuluję. Otóż w moim czasie, kiedy ja akurat uczyłem się tłumaczenia konferencyjnego, nie było szkół tłumaczy, czyli nie było takich jednostek uczelnianych, które nauczały tłumaczenia. Więc jedyny wybór, jaki miałem, to zastosowanie średniowiecznej metody, mistrz-uczeń. Uczyłem się, jak to się po angielsku mówi, on the job, czyli w trakcie pracy od kolegów moich starszych, którzy byli zarazem moimi nauczycielami i w pracy, i poza pracą. Ale do tego też potrzebny był talent. Więc i tu też przypomina mi się ta Ewangelia, jak Pan Bóg rozdaje talenty różnym ludziom. Jednym daje w liście świętego Pawła do Koryntian, jest taki tekst, w którym jest mowa o tym, że jednym daje talent władania językami obcymi, a drugim do tłumaczenia. W wypadku tego tłumaczenia bardziej chodzi o egzegezę niż o tłumaczenie, czyli do wytłumaczania, jakby to można powiedzieć, ale tym niemniej to jest bardzo pomocne. Każdy z nas rodzi się z pewnym talentem i myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby odnaleźć w sobie ten talent, jeśli to jest tylko możliwe, i iść tą ścieżką edukacyjną w kierunku tego zrealizowania tego talentu. Nie zawsze to się nam w życiu udaje, ale jeżeli to się uda, to efekt może być bardzo dobry. I mam takie wrażenie, że mnie się to udało, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić siebie w innym zawodzie niż w zawodzie tłumacza konferencyjnego. No więc właśnie, mając już pewne doświadczenie jako tłumacz ustny, w jaki sposób przygotowywał się pan do kolejnych wystąpień? Te wystąpienia, a raczej przygotowania do tych wystąpień, głównie prowadziły poprzez naukę terminologii w danej dziedzinie.
bo dzisiaj takich ogólnych konferencji jest bardzo mało. Ludzie już coraz lepiej mówią po angielsku, czasem udają, że rozumieją ten język, to wiadomo, ale główne przygotowania szły w kierunku zapoznania się z merytoryką danej konferencji i z terminologią. Bo na przykład, jeżeli przypominam sobie taką konferencję na temat, na konferencję medyczną na temat łuszczycy. No to jest bardzo specyficzna, ciężka choroba, do pewnego stopnia wyleczalna, ale bywa chorobą, która pojawia się na bardzo różnych podstawach czy na różnym tle. Między nimi może powstać z przyczyn neurologicznych na przykład. I nauczenie się tego wszystkiego, co jest, jak powiedziałem, tym zespołem naczyń połączonych dla nielekarza, jest nie lada wyzwaniem. Plus do tego terminologia. Dlatego, że jeżeli tłumacz nie nauczy się posługiwać dokładnie takimi terminami, którymi posługuje się lekarz, dermatolog w tym wypadku, no to nie będzie zrozumiany. A jeszcze a propos tego, czy coraz lepiej rozumiemy język angielski. Pamiętam właśnie w Kopenhadze tę konferencję na temat łuszczycy, gdzie pewna pani doktor z Ukrainy miała wystąpienie w języku angielskim, była prezentacja PowerPoint i ona właściwie czytała wszystko to, co miała w języku angielskim napisane. Ale kiedy zaczęła się dyskusja, to była godzina prawdy. I wtedy założyła słuchawki od odbiornika tłumaczenia i musiała korzystać z tłumaczenia. Czyli z tą znajomością języka angielskiego nie tylko na Ukrainie, ale w Polsce, tutaj w Europie Środkowej, nie jest do końca dobry. Nam się wydaje, że my świetnie znamy język. Może potrafimy zakupy zrobić, zamówić kieliszek czerwonego wina za granicą w czasie wakacji, ale gdyby wejść w głębszą dyskusję zawodową, to może być kłopot. I od tego są tłumacze konferencyjni, którzy służą pomocą. I ostatnie pytanie, które chciałabym panu zadać, jest to pytanie, które na pewno frapuje również studentów kierunków tłumaczeniowych. Jakich rad mógłby udzielić pan właśnie takim osobom, które chciałyby w przyszłości zostać tłumaczami? Pierwsza rada. Warto uczyć się języków obcych, ale bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie. Wczoraj miałem okazję wysłuchać kilka wystąpień, ale jedno z wystąpień raziło mnie bardzo słabą znajomością relacji grafofonemicznych, czyli mówiąc prościej, relacji między tym, co jest napisane, a tym, co wymawiamy. Jeżeli ktoś się uczy angielskiego w taki sposób, że posługuje się systemem głosek, samogłosek i spółgłosek polskich, to nie jest angielszczyzna. A tak w jednym wypadku było. W związku z czym uczenie się języka powinno obejmować zarówno elementy segmentalne, czyli mamy tu na myśli samogłoski, spółgłoski i dyftongi, ale również cechy suprasegmentalne, czyli intonacje, akcent wyrazowy. To wszystko jest bardzo ważne. Precyzyjne uczenie się języka obcego jest podstawą, dlatego że jeżeli nie będziemy znali języków, z których i na które mamy tłumaczyć, to nie ma co marzyć o zawodzie tłumacza. Poza tym trzeba powiedzieć, że zawód tłumacza charakteryzuje się jeszcze bardzo jedną specyficzną cechą, mianowicie otwartością na wszelkie dziedziny. Osoba, która chce zostać tłumaczem konferencyjnym, powinna być otwarta na różne dziedziny. To nie może być tak, że ktoś, kto nie lubił chemii w szkole średniej i mówi, ja jestem humanistą, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Chemia, fizyka to nie moje dziedziny. Nie. Trzeba kochać wszystkie dziedziny nauki, trzeba się chętnie uczyć różnych wielu dziedzin, bo tylko wtedy można zostać tłumaczem konferencyjnym. Nie tłumaczymy tylko w jednej dziedzinie przecież. Tłumacze konferencyjni tłumaczą w bardzo wielu dziedzinach, więc muszą być chociażby w pewnym sensie przygotowani do funkcjonowania merytorycznie w tych dziedzinach i jeszcze w kilku językach. Także to jest niezwykle ważne. Trzymam kciuki za powodzenie studentów, którzy uczą się tłumaczenia. Dobrze by było, żeby studenci czy słuchacze studiów tłumaczeniowych byli nauczani przez profesjonalnych tłumaczy, bo studia tłumaczeniowe głównie polegają na wykształcaniu sprawności tłumaczeniowych, a nie na nauczaniu teorii. Teoria jest ważna,
ona stanowi pewien mały segment studiów tłumaczeniowych, ale nie może stanowić głównego segmentu. Stąd wprowadzanie sprawności tłumaczeniowych przez zawodowców tłumaczy jest najważniejsze w kształceniu tłumaczy. Bardzo dziękuję. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział w naszej konferencji i mamy nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Też żywię taką nadzieję i wszystkiego dobrego życzę Państwu na Uniwersytecie Śląskim, a także wszystkim studentom, szczególnie tym, którzy dzisiaj ode mnie otrzymali w czasie mojego wykładu 3 zadania domowe. Mam nadzieję, że zostaną one odrobione, bo zadania domowe są bardzo ważne. Jestem przeciwnikiem likwidowania zadań domowych dla uczących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.